Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, buffy, buffy, nadchodzą buffy. I bardzo dobrze, chociaż martwi mnie, że buffy nachodzą dla czołgów średnich, a przepraszam, premium, a nie dla drzewkowych również. Przecież mogliby to wprowadzić równocześnie. Ale ci, którzy mają te oto cztery premki, powinni się cieszyć, że na super teście takie właśnie zmiany. A więc na pierwszy ogień idzie STG. I będzie miał reload lepszy o sekundę. Damage zmieni się z 1670 na 1800. To już jest jakiś taki, no, lepsza troszeczkę rzecz, tak? Natomiast silnik dostanie 50 koni więcej, z 400 na 450 i zwiększy nam się oczywiście wtedy przyjemność grania, no bo 14,3 kontra 16 koni. Dodatkowo podczas ruszania się i obracania będziemy mieli mniejszy celownik. To jest chyba ukłon w stronę tych wszystkich, którzy lubią dynamiczną grę, więc silnik lepszy plus właśnie mniejszy celownik. Czy to znacząco poprawia? Znacząco może nie, natomiast na pewno jest taka zmiana miła i ci, którzy grają, no, będą wdzięczni. Ale jedziemy dalej, bo dalej jest jeden z najciekawszych chyba ciągle czołgów, zważywszy na to, że bardzo tanio można go było kupić, dodatkowo jeszcze można go było zdobyć, więc wydaje mi się, że wielu graczy go ma. M26E4 Super Pershing. No i muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony tymi zmianami, ponieważ silnik dostaje buffa aż 110 koni. To jest naprawdę bardzo dużo. Ma 610, a będzie miał 720 i 12,1 konia na tonę zostanie zastąpione przez 14,2. Więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby zamontować tutaj sprężarkę, to moim zdaniem dostanie czołg zupełnie z innej bajki, tak naprawdę. Jeżeli jeszcze dodamy tutaj sprężarkę i nam się zwiększy, no do ilu wtedy? Do 16, to będzie miał tyle samo koni, co STG na przykład. No, szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, ponieważ ciągle Super Pershing jest ciekawym pojazdem. Zresztą może po tym materiale jakąś bitwę jeszcze tu dokleję i pogadam o tym wtedy. No i pestki ma tanie, tak? Dostał tam buffa delikatnego do penetracji. Dodatkowo jest dosyć problematycznym czołgiem do przebicia z przodu, zwłaszcza jeżeli ktoś nie wie, gdzie strzelać. Myślę, że fajna zmiana. Dalej mamy jeszcze no, to samo co STG, czyli podczas ruszania, obracania mamy 0,22 celownik do 0,18, czyli to jest już całkiem dobry buff, naprawdę. Widocznie chcieliby, żeby Super Pershing troszeczkę bardziej dynamiczny się zrobił, no i rzeczywiście się zrobi. Zobaczcie, że jeszcze obrót wieży z 24 do 30, no to też jest coś rewelacyjnego. Myślę, że Super Pershing może przeżyć drugą młodość. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to no, nie może się równać z jakimś Progetto i tak dalej, ale jednak dla wszystkich tych, którzy mają, jest to dobra wiadomość. Dalej mamy STA-2. Tutaj postanowiono ulepszyć działo ogólnie, czyli mamy 0,37 do 0,35 celność lepszą, fajnie, i mamy czas celowania z 2,1 do 1,9. To są ogólnie niezbyt duże zmiany, ale jednak na pewno przyjemność z gry wzrośnie. Viewrange natomiast z 380 do 400 to jest duży buff, to jest zdecydowanie duży buff. Szkoda, że na spotera on się tak trochę średnio nadaje, ponieważ wykryty niestety ginie bardzo szybko, ale te 20 metrów na pewno mu się przyda. No i na koniec mamy T34-3, tutaj dosyć kuriozalna sytuacja, ale tak, po pierwsze, z 1300 do 1400 rośnie mu HP, czyli naprawdę fajnie, rośnie mu celność działa z 0,44 do 0,42, to nieodczuwalne będzie, bo to już jest naprawdę niecelne działo, i czas celowania zmniejsza się z 2,9 do 2,5. To jest w ogóle śmieszna rzecz, ponieważ zobaczcie, jakie działo ma T34-3,
i on ma celowanie, mu zrobili 2,5. A zobaczcie, jakie działo ma T69. I zobaczcie, że tam jest 2,9. Także masakra po prostu. No ja bardzo czekam na jakieś buffy dla wszystkich ósemek tych drzewkowych też. Dobra, chciałbym pogadać troszeczkę o tych zmianach i o Super Pershingu. Może zrobimy to... Dobra, pogadajmy sobie trochę o Super Pershingu, ale nie tylko o Super Pershingu, a w tle niech będzie bitewka. Bitewka taka z losowaniem, jak widzicie. Czy często zdarzy się wam takie losowanie? No, na pewno częściej niż na ósemce z normalnym wyrzucaniem na dziesiątki. Super Pershing przy losowaniu topowym rzeczywiście może tutaj sobie nieźle poczynać. Penetracja ponad 200, więc to nie jest ten sam stary Super Pershing, pamiętajcie o tym. Dodatkowo Super Pershing zawsze, nawet jeszcze przed wszystkimi buffami, miał dobre obracanie kadłuba, to znaczy on tak jakoś płynnie obracał ten kadłub, mimo tego, że wolno jechał, wolno się rozpędzał oczywiście. No cóż, czołg jest bardzo specyficzny, czołg jest specjalny, dziesiątek, tak jak mówiłem, się nie zobaczy, więc przy losowaniu na ósemki... Aha, a to jest odważny gościu. Albo trochę niemądry. Przy losowaniu takim jak tutaj, przy losowaniu na ósemki, na dziewiątki, zdecydowanie coś tam może zrobić. Cały czas uważam, że jest to w miarę niezły czołg do zarabiania. Jeżeli ktoś go ma, teraz jeszcze może sobie to sprzężyć z tą atmosferą świąteczną. Oj, co ty robisz, kolego, kolego, kolego. T32 przeszarżuje, coś tak czuję. Zobaczcie, strzelają, na razie Super Pershing nic do pałki nie wziął. Proszę bardzo, ten jakie. Właśnie to jest to, że Super Pershinga można tak strzelać, żeby przebić go za każdym razem, a można też tak strzelać, że w ogóle się go nie przebije. Oj, dojenie chyba. Działo Super Pershinga zdecydowanie umożliwia dojenie. Na tyle szybko strzela, że po prostu można to robić. Przeładowanie po prostu jest krótkie. No cóż, jak po tych zmianach będzie się sprawował? Wydaje mi się, że naprawdę zwiększenie aż o 100 koni mocy silnika plus doładowanie tutaj... Oj, ding. Doładowanie tutaj sprężarki. No, nie zrobi z niego oczywiście super, super meda, tak? Super mobilnego, ale no naprawdę ta mobilność to już będzie dosyć niespotykana jak na Super Pershinga. Także, no widzicie, tutaj z szóstkami się nawala i tak naprawdę szóstki mało co mogą mu zrobić. I nie ma takich medów wiele w wocie, że możecie sobie stanąć i szóstki po prostu nie mogą was przebić. No, ten tutaj nie może lufy nawet opuścić, widzę. Zaraz się gold zacznie, kolega dosyć sporo wozi, ale nic dziwnego, bo przy losowaniu, wiadomo, jak jesteście losowani na opancerzone pojazdy czołgiem, który jest wolny, to musicie mieć penetrację albo supercelność. Super Pershing nigdy nie miał supercelności, ani super penetracji, chociaż... KW-13, co ty tam tak stoisz? O, jest przebicie, proszę. Ciekawe, czy fuks? Tu kolega będzie się chociaż trochę ruszał, to... to był fuks. Nie przebito pancerza. No to jest dobre. Słuchajcie, w kadłub, po prostu w kadłub KW-13 z taką penetracją, jak kolega tu ma na goldzie, 250. Nie ma co cudować po wieżach, po bokach gdzieś, po prostu centralnie. Aha. No i jest przebicie, patrzcie, jeszcze jest babok. Co do tych innych czołgów, no Chińczyk moim zdaniem nie będzie i tak popularniejszy. Dodatkowo w Super Pershingu mamy oczywiście 10 stopni opuszczania działa, co jest fajne moim zdaniem. No, szkoda, że to. Ogólnie Super Pershing jest mile przeze mnie wspominany, ponieważ służył do pacyfikowania typów 59. To był taki, no, bardzo dobry przeciwnik dla typa 59, kiedyś pamiętam, no...
wszyscy ci, których nie było stać na czołgi premium, albo nie kupili i później żałowali, typa 59, no mają traumatyczne przeżycia. Ja mam bardzo. No ale w momencie, kiedy wyszedł Super Pershing, tak, widziałem typa od razu na golda i po prostu każdy pocisk to przebicie. Wtedy musiała być duża frustracja właścicieli typów 59, ale moja frustracja była przez bardzo długi czas jeszcze większa, jak musiałem walczyć z typem 59, jakąś na przykład jakimś słabym czołgiem i po kompletnie nic mu nie można było zrobić. O, stare czasy. Kiedyś, panie, to było. No, nie wiem, czy tutaj kolega ma sprężarkę, czy nie. Ciężko jest to wyczuć, bo musiały być jakieś duże odległości. 34 jedzie. No słuchajcie, 100 koni, jeszcze jak do tego dołożycie, no naprawdę on będzie jechał swoje. Bisonte, proszę bardzo. O, czyżby, dojenie? Kolega 5200 uszkodzeń już zrobił. Bardzo dużo. Chociaż losowanie sprzyja. Odbitych 2400, zobaczcie. Fakt, że te szóstki mu naklepały. No ja uważam, że super, znam nawet graczy, którzy sprzedali kiedyś Super Pershinga, bo stwierdzili, że czołg jest beznadziejny i tak dalej. No jest to duży błąd moim zdaniem. O, fakt, że można by go było za darmo zdobyć, no wiadomo. No, no taka fałka to po prostu nie istnieje, nie istnieje. Chociaż jest ona szybka dosyć, ja ją bardzo mile wspominam, bo to była fałka, która odbijała. Tak, tak, kiedyś takimi czołgami się odbijało. Nawet był duży dylemat chyba w jej przypadku, bo zwykła wieża ważyła dużo, dużo mniej. O! O proszę. I taran! Kurka, taranowanie Super Pershingiem, wyobrażacie to sobie? O! No jest ten bizonte, jakby go tak zetrakować. O, przebił. Z hita przebił. Kurka, gdzie on trafił? Hity zazwyczaj wchodzą za zero w Super Pershinga. Widocznie kolega trafił tam, gdzie... gdzie nie było pancerza warstwowego. O, Bisonte został zniszczony przez kopytko. To są przykre wiadomości, coś takiego. 6500 uszkodzeń. Zobaczcie, kolega ma 315 życia. Zwróćcie też uwagę, że oczywiście Super Pershing jak na meda ma dużo życia. No można cudować z tymi modułami ogólnie. Jeżeli ktoś z was lubi Super Pershinga, to naprawdę można cudować. Albo do siły ognia, można ilość HP sobie zwiększyć, można sprężarkę zastosować, obrót. Chociaż obrót tu nie jest aż taki zły. Zwłaszcza na wypasionej załodze. No, ciekawe, gdzie jest ten gościu. Może tak. Może tak. Ogólnie te ikonki wystarczają, no ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was nie rozpoznają czołgów po ikonkach. Zwłaszcza, że czasami sporo nowych premek wychodzi, no i tych ikonek się mnoży. Gdzie on jest, gdzie on jest? No, 112, ile ma życia? 112, o, niedużo. O, jest! No, kolega, wystarczy, że przodem się. Widzę, że z Pinokiem gra. No, ładnie. No, ładnie. I została artka. Kolega 6900 zrobił. Utopi się czy nie? Ciekawe. Kapują. No, nie zdąży kolega. No, ale nie ma szans na epicki medal, więc... Oczywiście takich bitew jak tutaj, no to ze świecą szukać, tak? No, nie myślcie, że tak będziecie wymiatać. Ale Super Pershing jest dosyć... powiedziałbym, odpornym na niewiedzę czołgiem. No, no, w niektórych sytuacjach naprawdę ten jego pancerz warstwowy potrafi załatwić sprawę. Dobra, moi drodzy, szybciutko wyniki, bo to nie jako bitwa, tylko jako news przecież jest ten materiał. Zobaczcie, jaki wynik.
Przepotężny, 7200, jaki zarobek jest? Nie no, tu są bonusy. 433 tysiące zarobku. Ja pieprzę, jak za dobrych czasów, kiedy były te eventy kiedyś. Dobra, mamy to. 132 tysiące za tą bitwę, to nie za dużo. Kurka, nie za dużo, 132 tysiące, naprawdę. No ale mamy tutaj jeszcze 99 tysięcy, dodatkowo 59, 77. No tak, to można zarabiać. Nawet biorąc pod uwagę to, że kolega z Golda, no skończyły mu się zwykłe pestki, więc walił z Golda, to i tak zarobił 350 tysięcy prawie na tej bitwie. O, super. Ciekawe, czy miał odpalone... No nieważne. W każdym razie, moi drodzy, wygląda na to, że Super Pershing, jeżeli rzeczywiście takiego buffa dostanie, to w połączeniu ze sprężarką nagle zrobi się z niego zupełnie inny czołg, moim zdaniem. Także smarujcie Super Pershinga. Bardzo możliwe, że nawet jeżeli go nie lubicie, to wyciągniecie go z garażu. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.